Cześć, tu Xorat. I dzisiaj zunboxujemy sobie kosteczkę Moyu Guanlong. Jest to jakby taka tańsza wersja kosteczki Moyu Aolong, czyli takiej kostki, jaką teraz prezentuję. Kupiłem tą kostkę od Juska na meetingu plus naklejki. Od niego dostałem fluo na tą kosteczkę właśnie. Zobaczymy, czy kostka będzie się ruszała lepiej od mojej kosteczki głównej, czyli Moyu Aolong wersja pierwsza, którą przed chwilą prezentowałem. Więc nie przedłużając, zapraszam na film. Ok, więc nic dodać, nic ująć. Kosteczka od Juska, zunboxujmy ją sobie. Instrukcja, kostka, pudełko dajmy na bok. Tak samo jak i instrukcje i pierwsze wrażenie. Uwaga. Ojej, tak jakby jest strasznie mocno ściśnięte, zobaczcie, nawet 45 nie ścina, nawet z tylu nie ścina. No kurczę, nawet o tylu nie chcę ściąć, tak jest mocno ściśnięte, ledwo tyle przychodzi. Ja jestem akurat dokładnym dość hiberem, więc nie będzie mi to przeszkadzało, ale trzeba będzie ją na pewno poluzować. I pierwsze wrażenie, ma tak jakby chropowaty feeling, tak jakby o coś tarła dość mocno, pewnie to przez to mocne dość skręcenie. Czekajcie, to zrobić tak i tak chyba, o, X plus, tak. Co mogę o tej kostce powiedzieć, jest dość szybka w miarę, sam raz kostka do początkujących, jest to zaoszczędzenie 40 zł, za 50 można Aolonga kupić, a tą za mniej niż 10 nawet na Chinach, znaczy w Chinach, więc no, jest to na pewno kostka bardzo dobra dla początkujących. No, ci, co nie układają sub 20, raczej nie wyczują dużej różnicy w tej kostce a Aolongiem, lecz ci lepsi na pewno będą używać Aolonga. No, nie wiem, jak jest z tą kostką po wyrobieniu, lecz no, tamta kostka jakby troszeczkę lepiej chodzi, jest bardziej dopracowana, lecz też sama cena mówi za siebie. Jeszcze zobaczymy M-ki. No, też nie najgorzej się ruszają. No i teraz jeszcze sobie kolory. A zaraz porównacie zresztą sobie może. I tak już każdy wie, jak wygląda moją, a jak kostkowe wyglądają. Odłóżmy to sobie na bok. No i rozłóżmy bardzo ładnie kolory, znaczy odcienie. Naklejki od Juska oczywiście dostałem w gratisie przy zakupie kostki. Więc tak, to by było na tyle w tym unboxingu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Szczególnie polecam tę kostkę dla początkujących, jest bardzo dobra. Nawet dla tych, co układają sub 20, nie chcą wydawać tylu pieniędzy, jest naprawdę ta kostka bardzo dobra, więc nie trzeba przepłacać. Jeżeli ktoś już chce jakieś mieć naprawdę lepsze czasy i ta kostka będzie go wkurzała, to polecam moją Aolonga sobie kupić. Najlepiej używanego, już wyrobionego, bo wtedy nie zobaczycie dość dużej różnicy, bo po wyjęciu z pudełka są bardzo, bardzo podobne. Więc tak, to by było na tyle w tym unboxingu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Więc trzymajcie się i cześć. Nara, Xorat. Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Nara, Xorat. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!